jak wiadomo, po zdecydowanym wsparciu piechoty dysponujesz siłą, dużą siłą ognia, natomiast bez paliwa, bez benzyny, jest to bezużyteczna kupa złomu, która może być wykorzystana w walce tylko jako nieruchomy punkt oporu. Widzimy, tutaj jest podawane paliwo, Katen Krak odjeżdża. W tej chwili pojawia się jednostka rozpoznawcza, ale tu kolega Zbigniew Łano powie nam o tym. Widoczne oddziały amerykańskie są to czołówki rozpoznawcze 69. Dywizji Piechoty. Zwykle były to oddziały wyposażone w lekkie wozy typu Jeep Willys, Ford GTA, bądź też za chwilę pojawiające się współczynorówki Dodge. Żołnierze, którzy mieli za zadanie głównie rozpoznanie wrogich sił, jest ciężko wyposażeni, tak jak tu widać, karabin 4,62 mm, karabin maszynowy, Browning M1919. No to była ta niewdzięczna robota jednostek rozpoznawczych, że one pierwsze wystawiały się na ogień i po poniesieniu pewnych strat wycofywały się, żeby dać głównym siłom informację o sile nieprzyjaciela. Tu już widać oficera wraz z łącznościowcem, którzy się powoli wychylają i wzywają wsparcie cięższej broni. W wyniku zwiadu przeprowadzonego przez oddział rozpoznawczy Amerykanie wezwali na pomoc artylerię i w tej chwili następuje ostrzał artyleryjski pozycji zajmowanych przez Niemców. Po zakończonym ostrzale artyleryjskim Amerykanie przystępują do dalszego ataku. Nagle z drugiej strony ujawniają się wojska polsko-radzieckie, których Niemcy do tej pory nie zauważali, bo były dosyć daleko. I są Niemcy zmuszeni walczyć na dwa fronty. Jest to bardzo niekomfortowa sytuacja dla nich. Praktycznie nie mają gdzie się wycofać. Nie mają jak przegrupować siły. Na tarcie prowadzą dwa czołgi, T-34, osłony, piechoty. A z drugiej strony Amerykanie ostrzeliwują ścieżki karabinów maszynowych. Mamy więc pierwszą od 1945 roku bitwę pancerną na Dermitańska, proszę Państwa. Panterze udało się odwrócić lukę, wystrzeliła ona i trafiła jeden z czołgów z numerem 214. Sama jednak także została trafiona i w tej chwili Niemcom nie pozostała już żadna szansa na obronie swojej pozycji. Są oni pozbawieni swojego największego atutu, czyli czołgu Pantera, która jak widzimy płonie żywym ogniem. To samo dotyczy czołgu T-34. Dany konstrukcyjny czołgu T-34 skutkowały tym, że po jego pożarze mógł on nawet poza taki T-34 wyprawić do wybuchu i rozsadzenia. Niemcy próbują się poddać, większość z nich ginie. Ale jak widzicie Państwo, nie uciekają do Rosjan, tudzież do Polaków, ale właśnie do Amerykanów. Większość armii niemieckiej właśnie starała się uciekać na zachód. Skutkowało to tym, że tych flanek wschodnich bronili bardzo mocno, natomiast na zachodzie gremialnie poddawali się do niewoli. W tej chwili dochodzi do... Wojska wchodzą na pole bitwy, odbywa się sprawdzanie tego pola bitwy, zbieranie łupów, tak, sprawdzanie, czy są ranni jacyś, i dochodzi do spotkania żołnierzy polskich z amerykańskimi. Chłopaki, tak, bo to można powiedzieć...